Halo? No, co tam? No zgadnij, zmieniło się czy nie? Nie. No, nie zmieniło się. Halo? No zgadnij. Chciałabyś. Cześć, dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu, chyba to będzie vlog z tego, jak się dowiecie o właśnie płci i tak dalej. No, ja jestem przed wizytą u lekarza, jeszcze mam chwilę, bo jak zwykle się pośpieszyłam. Zawsze mam tak, że się boję, że się spóźnię i coś takiego, bo musiałam jeszcze wypłacić pieniądze, więc jestem wcześniej, jest 9:48, miałam na 10:00, więc wiecie, zaraz wysiądę z auta, jeszcze chwilkę, kawałeczek mam do przejścia, więc będę tak chwilkę przed czasem, idealnie właśnie dla mnie, nie lubię być za późno, więc cieszę się, że jestem te 5 minutek przed. No, a dzisiaj się potwierdzi płeć lub zmieni o 180 stopni, zobaczymy. Szczerze mówiąc, ja już się nastawiłam, więc wolałabym chyba, żeby mi wtedy nie mówił, jeżeli coś ma się zmienić. Bo ogólnie ja mam takie, wiecie, no ja mam chłopca, mam dziewczynkę, wiem jak to jest mieć syna, wiem jak to jest mieć córkę, wspaniale jest mieć syna, wspaniale jest mieć córkę, więc czy to będzie chłopczyk, czy to będzie dziewczynka, bez znaczenia, ale po prostu już wiecie. Już usłyszałam, już się nastawiłam, już sobie życie całe ułożyłam do tej wiadomości. Płakać nie będę, jeżeli coś się zmieni. Uważam, że i właśnie posiadanie syna i córki jest wspaniałe. Szczególnie, że mogę doświadczać tych dwóch rzeczy. Mogę no tak powiedzieć, tych dwóch relacji między mamą a synem, a między córką a mamą. Więc no, teraz po prostu to jest obojętne. Wiadomo, jak pisaliście, że najważniejsze jest, żeby było zdrowe. Oczywiście, to jest najważniejsze. Ale jakby wiecie, no ja jestem tak, mam takie podejście zawsze, że na pewno jest wszystko w porządku ze zdrowiem. Dzidzia jest na pewno zdrowa, wszystko na pewno w porządku. Wiadomo, chwilę przed wizytą zawsze się stresuję. Jak coś lekarz mi powie, że jest nie tak, to się stresuję. Ale ja zawsze idę z założenia, że na pewno dzidzia jest zdrowa, więc się nad tym nie zastanawiam. A nad płcią to się zastanawiam, bo wiecie, bo to różnie bywa. Co to może być? No, więc dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj mam dokładnie, zaraz wam powiem, który tydzień. Ja tak wam gadam i zaraz się spóźnię. Bo już jest 52. Mam dokładnie tydzień 18 i 4 dzień, więc płeć już była, powinna być widać na 100%. Lekarz mi powiedział ostatnio na 99%, byłam wtedy w 13 i w 5, w 13 tygodniu i w 5 dniu. Dobra, lecę, a później wam jeszcze porozmawiam na temat płci, nastawiania się i tak dalej, bo to też ważny temat, więc później po tym porozmawiamy. No, a teraz za mało czasu na to. Mi tu coś wystaje. Dobra, ja jestem po wizycie i teraz będę dzwoniła do Domina. Zobaczymy, jak on obstawi. To spróbuję być taka neutralna. Halo? No, co tam? No zgadnij, zmieniło się czy nie? Nie. No, nie zmieniło się. No. Nawet pytał o imię i wpisał już do karty ciąży imię. Co ty gadasz? No. Znaczy, już jest pewien.
Tak, powiedział, że na pewno. Najpierw się spytał mnie, czy imię wybrane, a ja do niego mówię, a nic się nie zmieniło z płcią. A on mówi, co się miało zmienić, nic się nie zmieniło. I pyta się, jakie imię? No ja powiedziałam mu imię i powiedział, no, że ładne i że coś tam. I później tak mówił już, nie? Po imieniu. To jak dałaś? Co? Jak dałaś? A, no właśnie. No. Myślę, że to zachęciłaś. Nie no, to tak to wszystko dobrze, nie? Wszystko w porządku. Tak? Ile ma tak. Oj, czekaj, za trudne pytanie. Waży 215 gram. O, dużo. Możesz przyjść ze mną na kolejną wizytę. No. Waży... Znaczy, ty chciałeś o wagę, czy o wzrost? Wzrost. 16 no, centymetrów. To jest od głowy do pupy, nie? No. No. Okej, Domin poinformowany. To teraz zadzwonię do Okci. Pewnie się nie spodziewa, że będę tutaj dzwoniła. Ona wie, że byłam na tym. Przed chwilą z nią pisałam. A to światło pada. Przed chwilą z nią pisałam, ale się nie spodziewa, że będę dzwoniła. No, zgadnij. Okej, Dominik przyszedł do domu, więc ja mam chwilę czasu, żeby z wami porozmawiać, wam coś opowiedzieć. Kurde, ale mnie to wkurza ten sznureczek. Na temat płci dziecka i tego, wiecie, nastawiania się, ewentualnie jakichś rozczarowań związanych z płcią dziecka. Sprawą oczywistą i to w ogóle nie podlega dyskusji, w ogóle wiecie, nawet no nie trzeba o tym wspominać, bo to wiadome jest z góry. Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe. No nie ma dyskusji. To jest najważniejsze i każdy rodzic pragnie tego dla swojego dziecka. Niezależnie czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka, każdy pragnie, żeby dziecko było zdrowe. Ale mamy też mieć prawo do jakichś swoich preferencji. I możemy czuć się zawiedzeni tym, że okazało się, że jest inna płeć niż na przykład miała być, niż się nastawiliśmy, niż jaką pragnęliśmy. To jest normalne, to są nasze uczucia, wszystko co czujemy jest normalne i mamy do tego całkowite prawo. To, że kobieta, nie wiem, płacze, bo dowiedziała się, że będzie miała syna, a chciała córkę, nie znaczy, że będzie złą mamą, nie znaczy, że nie będzie kochała swojego dziecka, swojego syna, ale ma prawo jakby czuć się zawiedziona, po prostu, że chciała inaczej, myślała, że będzie inaczej, a tu się okazało jeszcze inaczej. Macie do tego wszystkiego prawo, bo ja często czytam na jakichś różnych grupach, forach i tak dalej, ciążowych, że dziewczyny są załamane, bo okazało się, że inna jest płeć i nie są załamane już jakby całkiem samą tą płcią, już okej, już się przestawiły, tylko są załamane tym, jak one zareagowały, że właśnie czują się teraz źle, że są złymi mamami i tak dalej. Nie, macie prawo do swoich uczuć. Wszystko, co czujecie, jest normalne. I jeżeli po prostu czujecie zawód jakiś, to nie znaczy właśnie, że będziecie złymi rodzicami. Jakby każdy ma prawo do mieć jakieś swoje preferencje, tak? Nie znaczy to, że nie będziemy kochać, nie stracimy głowy dla tego synka na przykład. Tak mówię, wiecie, bo oczywiście tam jednak jest na tą dziewczynkę bardziej. Jakby, ale po prostu no musimy się z tym pogodzić, że jesteśmy tylko ludźmi, tak? I możemy mieć naprawdę po prostu różne reakcje, szczególnie te pierwsze. Możemy na początku właśnie czuć się zawiedzeni i tak dalej, ale to nic nie świadczy o jakby później byciu naszym, tym jakim będziemy rodzicami. I chciałam właśnie o tym powiedzieć, bo już dawno miałam takie przemyślenia i ogólnie ja zawsze czułam czy będzie chłopak, czy będzie dziewczynka, po prostu to czułam. I z Jasią czułam, że będzie chłopiec i z Klarcią czułam, że będzie dziewczynka i ja nie chciałam mówić. Ja pamiętam, jak ja nie chciałam mówić jak byłam w ciąży z Klarą, to nie chciałam mówić, że czuję, że będzie dziewczynka. Dlaczego? Dlatego, że miałam wrażenie, że jak powiem, że czuję, że dziewczynka, a okaże się, że chłopiec, to nie, że ja poczuję się zawiedziona tym, że jest chłopiec, bo w sumie nawet tak sobie myślałam, że fajnie jakby było dwóch chłopców, taką małą różnicą wieku, tylko ja bym czuła takie, wiecie, że
tak jak jest, jak ktoś ma dwóch synów, to zaraz, a kiedy córka? I takie pytania i tak dalej. I miałabym wrażenie, że ludzie, ja bym mówiła wszystkim, no czuję, że będzie córka, czuję, że będzie córka, a zaraz okazałoby się, że to chłopiec. I ludzie by patrzyli na mnie z takim współczuciem, ojej, chciała dziewczynka, ma chłopca. I takie, wiecie, dla mnie to nie ma różnicy. Mam wrażenie, że zaraz by była taka otoczka, że wiecie, że ja chciałam bardzo tą córkę, a się okazało, że jest chłopiec. Nie wiem. Może dlatego, że mam i syna, i córkę, nie miałam teraz kompletnie aparcia na żadną płeć. Tak samo z Klarą. Też nie miałam jakiegoś takiego, wiecie, jak już miałam Jasia, to nie czułam, że muszę mieć córkę. Mówię, może jakbym miała dwóch synów, to by było inaczej. Że może chciałabym jednak mieć dziewczynkę. No. Dobra, nie przedłużam tego w ogóle, bo nie wiem, już po co tym gadam. Ale chciałam powiedzieć właśnie, żebyście się przyjmowały, jeżeli na początku zareagowaliście na płeć dziecka inaczej, niż po prostu byście chcieli zareagować. Może tak. No a teraz cofniemy się troszeczkę w czasie, bo ja o tej o płci dowiedziałam się w 13 tygodniu i 5 dniu, więc już jakiś czas temu. W sensie wtedy byłam u ginekologa, ginekolog napisał karteczkę, ta karteczka trafiła do mojej siostry, a ona kupiła konfetti z danym kolorem. No i to konfetti wystrzeliliśmy w urodzinki Klarci, bo akurat było wtedy mnóstwo osób i nie trzeba było ich znowu zwoływać. I żeby nie robić od drugiej imprezki, to właśnie zorganizowaliśmy to wtedy. Ja wiedziałam, że po prostu nie wytrzymam też dłużej, bo dowiedziałam się tam, znaczy mój lekarz, bo mogłabym się dowiedzieć we wtorek, a dowiedziałam się dopiero w sobotę właśnie, więc to i tak krótko, a wiecie, jakbym musiała jeszcze czekać na przykład, no to byłoby ciężko, nie umiałabym tak czekać. Szczególnie, że moja siostra wiedziała, a ja bym nie wiedziała. Więc zorganizowaliśmy to w ten sposób właśnie i zaraz to zobaczycie. I jestem ciekawa, bo widziałam, że bardzo dużo osób obstawiało chłopca, więc jestem ciekawa, czy wam się to sprawdziło, to co obstawialiście u mnie, czy wam się sprawdziło, więc daję wam 5 sekund na napisanie teraz, jak obstawiacie. Czy chłopak, czy dziewczynka? Patrzę, aż minie 5 sekund. A wy piszcie, a ja będę patrzyła, bo tak myślę, że puszczę to na live'ie. W sensie na wiecie. Na żywo, no jak to się nazywa? Premiera, o, na premierze. Dobra, 5 sekund minęło. Więc zapraszam was w podróż w czasie do tego momentu, kiedy się dowiedzieliśmy. Zaczynam drugi raz, dlatego że dzisiaj jest 17 lipca, więc nagrywam vloga z Klary urodzin, ale no właśnie też dzisiaj dowiemy się, jakiej płci jest nasz trzeci bobasek, czyli czy to dziewczynka, czy chłopczyk. Zobaczymy, moja siostra właśnie przyniesie konfetti. Ja się nie mogę doczekać. Ja twierdzę, że dziewczynka od początku tak czuje, że to dziewczynka i to jak to jak przechodzę też ciążę, ja naprawdę słabo, bardzo, bardzo źle się czuję. Wyobraźcie sobie właśnie, że jak, nie wiem czy oglądaliście tego vloga z Klary urodzin, ale wyobraźcie sobie, że ja wtedy po tym dniu, teraz w tym momencie mam tak spuchnięte nogi, tak boli mnie kręgosłup i brzuch, że to jest po prostu jakiś dramat. Nie powinnam się tak przeciążać, no ale stało się. A teraz czekam w napięciu, aż moja siostra właśnie przyjedzie z konfetti. Teraz proszę bez oszukiwania napisać chłopiec czy dziewczynka, jak wy uważacie. Tylko bez oszukiwania. Uważaj, 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 mamuś, na odwrót. Zamówiłam na odwrót. No, dobra. No, a więc jak widzicie, jako jedyna
czułam, że będzie dziewczynka i się sprawdziło. I dzisiaj właśnie byłam na tej wizycie i nic się nie zmieniło, bo pamiętam, jak wszyscy mówili, a to się jeszcze może zmienić i tak dalej. Jasne, pewnie, okej, jakby było, że jednak chłopak, też by było super. Chociaż mówię, nastawiłam się, to nastawienie się jest najgorsze. No, więc będziemy mieć kolejną dziewczynkę. Imię mamy już wybrane, ale z imieniem nie będę się śpieszyła, żeby wam powiedzieć, dlatego że różnie może to być z tym imieniem. Mogę jeszcze nagle zmienić, więc nie chcę później po prostu tłumaczyć i tak dalej, więc poczekamy z imieniem. Wiecie, że to jest dziewczynka, bardzo się cieszymy. Tak samo byśmy się cieszyli z chłopca. Jestem szczęśliwa, tylko że Domin pierwszy raz się pomylił, a ja miałam rację. To jest zaskakujące, bo po prostu w żadnym przypadku Domin się nie pomylił, a naprawdę wiele osób w ciąży było. I on z Klarą wiedział, i z Jasiem wiedział, i jak moje siostry były w ciąży, to on wiedział, jaka płeć i tak dalej. A teraz się pomylił pierwszy raz, więc jestem w szoku. Dziękuję wam, kochani, bardzo za oglądanie tego filmu. No i co? Zapraszam was na naszą przygodę z kolejnym członkiem rodziny, naszą córeczką. We can leave and run away someday.